i już prawie zamknięte. Wszystkie otwory technologiczne na budowę parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy. Jak wygląda budowa tutaj w styczniu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Krzysztof Ząż i zapraszam już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tutaj zaczynając nad placem Pięciu Rogów, który przecina aktualną przebudowę ulicy Chmielnej. Ale lecimy dzisiaj dalej, bo dalej się znajduje plac Powstańców Warszawy. Tutaj jak widzicie na załączonym obrazku, jest aktualnie całkowicie rozkopane, bo tutaj powstaje nowa stacja metra M2. No właśnie stąd w przyszłości będą odjeżdżać pociągi metra z stacji metra plac Powstańców Warszawy. No ale dobra, już tak przechodząc całkowicie do sedna. W tym miejscu nie powstaje stacja metra, choć równie głęboko powstaje nowy obiekt. Tu powstaje parking podziemny. I choć tam dalej możecie zobaczyć jeszcze ruiny Pałacu Saskiego, które są aktualnie przykryte śniegiem, to wróćmy do już samego parkingu. No i tak, sam parking będzie, właściwie już ma, 4 poziomy w dół. Będzie tam mogło zaparkować 420 samochodów. Inwestycja ma się zakończyć na przełomie 2024 i 2025 roku i przez 36 lat będzie zarządzana przez Imob Park Warszawa, który w całości finansuje koszt inwestycji, jeżeli chodzi o budowę. To ten koszt inwestycji szacuje się na mniej więcej około 85 milionów złotych. Później ten parking przejdzie we władze danie miasta stołecznego Warszawy. Natomiast zanim to się stanie, minie 36 lat, więc całkiem długo. Oczywiście mieszkańcy mają mieć tam swoje miejsce parkingowe, ale nie ukrywajmy, że to raczej nie będą tanie miejsca parkingowe, jeżeli chodzi o okolice. I nie będzie tam można parkować w ramach strefy płatnego parkowania. Więc ceny będą zupełnie inne, ale będzie możliwość oczywiście parkowania, jeżeli chodzi o mieszkańców. Sam parking, jak widzicie, znajduje się w samym centrum Warszawy, co widzicie dokładnie na tym załączonym obrazku. I tutaj, lecąc dookoła, możecie właśnie to zaobserwować. Parking, proszę bardzo, znajduje się dookoła, jest oczywiście sama ulica Świętokrzyska, dwie stacje metra M2 i M1 się tutaj znajdują, no i oczywiście dosyć duża i gęsta zabudowa, jeżeli chodzi o samo śródmieście Warszawy. Więc tak, faktycznie całkiem niezła lokalizacja. Dojazd tutaj samochodem w najbliższych latach raczej będzie coraz to bardziej utrudniony, ale to jest inwestycja realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Czy jestem za tym, żeby parkingi podziemne powstawały w centrum Warszawy? Tak, ale nie dla osób, które przyjeżdżają z daleka, tylko dla mieszkańców, którzy by na przykład potrzebują po prostu móc mieć, zostawić gdzieś samochody. Zresztą to już Wam tłumaczyłem nie w jednym filmie właśnie o samym parkingu pod placem Powstańców Warszawy. Też tutaj w ramach tej inwestycji całkowicie się zmieni sam plac Powstańców Warszawy. Będzie ponownie przebudowany, tak samo jak to miało miejsce w ramach budowy centralnego odcinka drugiej linii metra. To się trochę tutaj pozmienia. Autobusy wrócą na plac Powstańców Warszawy i będą teraz jeździć dwukierunkowo, bo stąd będzie wjazd w kierunku placu Pięciu Rogów właśnie dwukierunkowy i dalej ulica Mazowiecka będzie też dwukierunkowa, więc trochę większe tutaj zmiany będą poczynione w ramach również tej inwestycji. A aktualnie jest utrzymany dojazd w samą ulicę Stanisława Moniuszki, Sienkiewicza, jest odcięta przez budynek i tak cały czas to pozostaje, i w ulicę Warecką jest aktualnie też pozostawiona możliwość wjazdu, w sensie z ulicy Wareckiej można wjechać. Natomiast jeżeli chodzi o samą inwestycję, tak jak widzicie na załączonym obrazku, wygląda to tak jak wygląda. Aktualnie zamykany jest ostatni, drugi otwór technologiczny, przez który wszystko było podawane na sam dół, co oznacza też, że wszystkie poziomy, poziom minus 4, minus 2 i minus 3 mają już aktualnie swój strop. Poziom minus 1, który widzimy właśnie, powoli uzyskuje swoją podłogę, jak i również sam strop. No i tutaj po drugiej stronie możemy zobaczyć szyb windowy wraz z klatką schodową, która będzie się znajdować właśnie po tej stronie, czyli po stronie południowej. Tutaj z kolei po lewej stronie będzie znajdować się wyjazd w ulicę Plac Powstańców Warszawy, znaczy na sam Plac Powstańców Warszawy z parkingu na zakręcie. No i co ciekawe i co ważne, wyjazd się znajduje bardzo blisko samego banku, Narodowego Banku Polskiego. No i wyjazd będzie tylko łącznie w kierunku ulicy Świętokrzyskiej, no bo to ma oczywiście sens. W drugą stronę się znajduje Plac Pięciu Rogów. Tam zbytnio wyjazdu nie ma, natomiast w tą stronę będzie oczywiście taka możliwość wyjazdu w samą ulicę Świętokrzyską, więc ta ulica też tutaj będzie dosyć mocno przebudowana. Tutaj widzimy po lewej stronie właśnie ten nowy szyb windowy z klatką schodową, która się znajduje. No i nad tym wszystkim oczywiście powstanie nowy park z nowymi drzewami. Tutaj na czas przebudowy zostały przesadzone w inne miejsca, a tutaj się pojawią już zupełnie nowe drzewa. Teraz sobie zerknijmy jeszcze, jak to wygląda tutaj z bliska, jeżeli chodzi o betonowanie
właśnie stropu poziomu minus 1, jak i również częściowo poziomu 0. No i się jeszcze oczywiście znajduje schodnia, które można schodzić na poszczególne poziomy. Tutaj po drugiej stronie też ma jeszcze powstać jeszcze jedna klatka windowa i znaczy klatka schodowa wraz z szybem windowym, poprawnie mówiąc, i to się będzie właśnie znajdować po tej stronie północnej, tak aby można było się dostać zarówno z jednej, jak i również z drugiej strony i by były utrzymane też bezpieczeństwa, elementy bezpieczeństwa, czyli oczywiście drogi ewakuacyjne z poziomu minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, no i na powierzchni oczywiście. Tu się znajduje zaplecze budowy z tej strony z kolei, no i tak to wygląda, jeżeli mniej więcej chodzi o tą budowę tego parkingu, więc faktycznie prace tutaj trwają. Widać, że od góry już się powoli to wszystko zamyka. Mam nadzieję, że może jak za jakiś czas udałoby mi się ogarnąć jakieś wejście na ten plac budowy, bo faktycznie byłoby miło zobaczyć, co się dzieje na poziomach podziemnych, bo tego już nie widać z drona, nie wylecę tam na dół, no bo faktycznie jest wszystko betonowane. Ale z kolei tutaj jeszcze na tym ujęciu możecie zobaczyć właśnie na takim przyspieszonym trochę filmie. Z prawej strony będzie się znajdować wjazd z właśnie ulicy Świętokrzyskiej do samego parkingu. Także jak widzicie, wjazdy i wyjazdy są całkiem dobrze i sensownie poukładane. Sam wjazd jest szerszy niż wyjazd, ale szerszy jest na wyjeździe oczywiście sam zakręt, żeby pojazdy mogły na spokojnie tamtędy wykręcić. Więc no całkiem ciekawie ta inwestycja powstaje i postępuje. Ja ją tutaj obserwuję, wam pokazuję przed rozpoczęciem, znaczy już od rozpoczęcia budowy, jak tutaj te wszystkie prace są realizowane i będę wam pokazywać oczywiście to, co się dzieje teraz na powierzchni przez najbliższe jeszcze, no najprawdopodobniej 6 bądź 7 odcinków, bo inwestycja, jak powiedziałem na wstępie tego filmu, ma się zakończyć na przełomie tego i przyszłego roku, czyli na przełomie 2024 i 2025 roku, więc albo w grudniu, albo w styczniu już zobaczymy faktycznie działający parking pod placem Powstańców Warszawy. No i sam plac Powstańców Warszawy w końcu wróci ponownie, bo ta inwestycja no jednak trochę tutaj trwa i trochę ten został wyłączony i też przez to autobusy aktualnie nie jeżdżą przez sam plac 5 rogów, do którego właśnie powoli dolatujemy. No i to było na tyle z tego filmu, przelatując tutaj obok wedla. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Tutaj kończąc, więc nad placem 5 rogów wam tylko przypomnę, że tutaj drzewa wyrastają z betonu, tak samo będą wyrastać na ulicy Chmielnej, gdzie jest tutaj był ostatnio film na kanale. Dlatego, że tutaj ta trawa po prostu byłaby szybko wydeptana, a piesi tak to mogą chodzić po prostu każdą drogą i ten wygląda cały czas całkiem ładnie. Na koniec tylko wam powiem, że mój głos faktycznie dzisiaj był w kiepskim stanie, bo po wośpie zbierając do puszki przez 20 godzin i będąc na nogach de facto 42 godziny, jestem trochę w kiepskim stanie, jeżeli chodzi o... No, jestem zmęczony. O, powiem to w ten sposób. Jestem zmęczony, ale miejmy nadzieję, że film wam się podobał. Cześć!